będziemy mieli pewności, że wszystko, nad wszystkim mamy kontrolę i wszystko trafiło do Instytutu Pamięci Narodowej. No, niewątpliwie tak nigdy nie będzie, ale musimy zrobić wszystko, no może zwłaszcza teraz, żeby no przynajmniej otrzeć się o tą pewność wynikającą z tego, że no, zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, żeby te materiały wydobyć. No, ja rozumiem, że Pan w jakimś sensie nawiązuje do też moich wpisów, moich opinii na temat tego, jak fatalnie funkcjonowała, mam nadzieję, że będzie lepiej funkcjonowała Komisja Ścigania, czy Pion Prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej, który po prostu wszedł do mieszkania Kiszczaka dopiero jak wdowa przez swoją głupotę, czy nie głupotę, powiedziała, że ma jakiś teczki Bolka w mieszkaniu, ale za życia nikt po prostu do tych mieszkań, tych kacyków komunistycznych nie wjeżdżał i już w zasadzie poza tymi dwoma wjazdami do Kiszczaka Jaruzelskiego takich wjazdów nie było. Nie wiem, dlaczego tak jest, domyślam się. Ja tylko chcę powiedzieć, że ze swojej strony, tam gdzie mogę to zrobić, czyli w Wojskowym Biurze Historycznym, jak napisałem to chyba tydzień temu, będę darł podłogi, żeby różne materiały wydobyć. Zarządziłem skądru, czyli taki spis jakby wszystkiego, co jest we wszystkich magazynach całej wojskowej sieci archiwalnej, żeby porównać to z tą ewidencją, do której ma dostęp nie tylko dyrektor, ale w zasadzie każdy. No, okazuje się, że ewidencja się rozjeżdża z tym, co jest w magazynach. Więc robię, co mogę, żeby to wszystko jakoś Państwu opisać i historykom przekazać te informacje i zachęcić ich do tego, żeby te materiały badać. Natomiast jak to jest na przykład w Archiwum Akt Nowych, to tutaj różne informacje też się pojawiają. Czy są jakieś nieformalne zbiory zastrzeżone w innych archiwach? No, śmiem twierdzić, że są, ale trudno mi powiedzieć, czy jest jakiś podjęty wysiłek, żeby to wszystko, co jest nieformalnie tajne, a w gruncie rzeczy jawne, było jawne też dla opinii publicznej. Jeszcze ja może dodam, że w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej jest komórka, która zajmuje się gromadzeniem akt, czyli między innymi poszukiwaniem, gdzie te akta mogą być. W różnych instytucjach właśnie nasi archiwiści jeżdżą, tam dokonują przeglądów dokumentacji, która w myśl ustawy o IPN nie podlega przekazaniu do naszego archiwum. No i te materiały właściwie cały czas napływają. Ja mogę dodać choćby jako współautor takiego zbioru dokumentów w aferze Żelazo, że dosyć niedawno temu przejęliśmy dokumentację sądową z przełomu, znaczy z 90-91 roku, dotyczącą właśnie, kiedy aresztowano generała Milewskiego, braci Janoszów i kiedy było całe dochodzenie prokuratorskie w tej sprawie. No i my stosunkowo niedawno te dokumenty przejęliśmy do Instytutu Pamięci Narodowej, po prostu nasi archiwiści odnaleźli je w zasobach sądowych. I generalnie jest tak, że jeżeli, tak powiem, Państwo dysponują taką informacją, że gdzieś są jakieś dokumenty, które właśnie tak tematycznie jakby podlegają pod to, czym się zajmuje IPN, no to niewątpliwie archiwiści, tak powiem, na takie informacje też czekają. Generalnie to dotyczy zarówno właśnie badaczy, którzy na pewne dokumenty napotykają, ale czasami to jest też tak, że po prostu, nie wiem, ktoś na przykład kupuje jakiś dom, okazuje się, że na strychu są jakieś kwity, ma ochotę wyrzucić, a w gruncie rzeczy się okazuje, że to są kwity całkiem ciekawe. No i wtedy, że tak powiem, tym bardziej zachęcamy, bo, że tak powiem, takie materiały mogą się znaleźć na śmietniku, nikt, że tak powiem, z tego nie skorzysta, a ich wartość może być niewątpliwa, także warto zdawać sobie sprawę z tego, że jakby w archiwum cały czas, tak powiem, pracujemy nad tym, żeby tego typu dokumentów szukać, przynajmniej na miarę możliwości. Aczkolwiek nie mamy niestety, tak powiem, możliwości operacyjnych, jak funkcjonariusze, żeby rzeczywiście, nie wiem, przeprowadzać przesłuchania, tak powiem, śledzić i tak dalej, to nie wchodzi w grę, to zupełnie, że tak powiem, proste metody, no ale zawsze coś. Jeszcze chciałbym uzupełnić. Wiecie Państwo, ja interesuję się planowaniem od jakiegoś czasu, no prawie 2-3 lata, planowaniem wojny z Zachodem przez Układ Warszawski, Moskwę i udziałem Ludowego Wojska Polskiego w tej operacji zaczepnej wobec Zachodu. No i sobie, jak zostałem szefem Centralnego Archiwum Wojskowego, zacząłem przeglądać zarząd pierwszy sztabu.